9 kwietnia, witam serdecznie, strumienie na pustyni, czytamy. Na mnie się to wszystko zwaliło. Pierwsza Mojżeszowa 42-36. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. List do Rzymian 8-28. Wielu odczuwa brak mocy, jak ją utrzymać? Kiedy Bóg chce dać ci moc do życia, stawia cię w trudnej sytuacji. Ono wzbudza moc duchową za pośrednictwem silnego tarcia. Niektórym się to nie podoba i starają się uniknąć tego tarcia, zamiast korzystać z siły, którą ona wytwarza i użyć jej do tego, aby wznieść się ponad przyczyny tworzące chorobliwe położenie. Sprzeciwy są konieczne. Po co? Dla równowagi sił. Dośrodkowa i odśrodkowa siły sprzeciwiające się sobie zachowują naszą planetę na orbicie. Jedna pchając ją naprzód, druga powstrzymując. Tak pracują, że Ziemia zamiast unieść się wprost w przestrzeń ku zniszczeniu, biegnie swoją równą drogą dookoła centrum słonecznego. W ten sposób Bóg kieruje naszym życiem. Nie wystarczy bowiem posiadać mocy pociągającej nas naprzód. Potrzebujemy też siły powstrzymującej nas. W tym celu Bóg dopuszcza krzywdy życiowe, doświadczenia i pokusy. Powstrzymując nas okolicznościami, które jakby szły przeciwko nam. Lecz w rzeczywistości przyspieszają nasze posuwanie się po właściwej drodze i umacniają nasze stopy. Dziękujmy Mu więc za jedno i drugie. Przyjmujmy i ciężary, i skrzydła. I tak kierowani Bożą mocą będziemy posuwać się naprzód z wiarą i cierpliwością ku zaszczytowi wysokiego powołania Bożego w Chrystusie Jezusie. Na mnie się to wszystko zwaliło, ale wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Nie 999, ale 999 plus ta jedna. Wszystko dopomaga nam ku dobremu. Z życzeniem Bożego błogosławieństwa na cały dzień.